Dobra, jesteśmy live. Jestem koło ciebie. To odwrotem. Poranek, jesteś już z nami? Dobry. Na balkonu. To dobry, musisz przyjść. Serio? No, jest na żywo. To ona weźmie panu nisko z balkonu. Witamy wszystkich serdecznie. Historyczny moment. My Football Schools, sekcja e-sportowa. My e-sport. Widzimy się na żywo. Witamy wszystkich w dzisiejszej transmisji naszej w ramach nowej akcji My FIFA Challenge. My FIFA Challenge polega na tym, że zawodnicy, przyjaciele, trenerzy z innych klubów, zawodnicy z innych klubów, każdy może rzucić nam wyzwanie, nam, czyli naszemu klubowi, który jest reprezentowany przez dwóch trenerów przeze mnie, czyli przez trenera Janka oraz przez trenera Marcina, i zagrać z nami mecz online w ramach gry FIFA 2020. Na platformie PlayStation 4. I z nami pierwszy historyczny mecz. Zagramy go z Frankiem, zawodnikiem My Football Schools Gdynia, rocznik 2011, podopieczny trenera Mateusza. Już mamy go tutaj wybranego w naszej rozpisce. Zagramy oczywiście w takim trybie, że my będziemy razem w jednej drużynie, natomiast Franek będzie grał sam. Długość połowy 6 minut. Sterowanie każdy ustawił w własnym zakresie. Szybkość normalna, typ składu własne. My z trenerem przygotowaliśmy nasz zespół do gry. Będziemy grali reprezentacją Francji. Reprezentacją Francji. Dodam, że taktyka na nasz pierwszy mecz została przygotowana przez trenera Marcina. Jeżeli coś pójdzie nie tak, nie będzie to wina naszej słabej gry, ale taktyki dobranej przez trenera na ten mecz. Ok, my sobie zapraszamy zawodnika, z którym jesteśmy już umówieni na grę. Wszystko zostało. Od razu chcielibyśmy zaznaczyć, że każdy mecz, każde nasze wyzwanie będziemy grać zawsze tym samym składem. Także jest to reprezentacja Francji, tak jak Janek powiedział wcześniej. W takim razie jest to drużyna już zastrzeżona. Tak, można sobie wybrać przeciwko nam dowolną drużynę z wyłączeniem właśnie tej jednej. Czy to będzie drużyna klubowa, czy będzie to reprezentacja, tu już jest pełna dowolność. My jesteśmy gotowi. Trener musi tylko gotowy trójkącik zaplikować. Ok, jesteśmy, jest Franek. Reprezentacja Polski. Proszę bardzo, nie, ok, Franek jeszcze zmienia. Myśleliśmy, że patriotycznie wystąpi. Opóźnienie pokazuje nam dwie pomarańczowe kreseczki. Mamy nadzieję, że to jest tylko chwilowe i gra będzie płynna. No, ciekawe, czekamy. Możemy obstawiać, kogo wybierze Franek. Jak obstawiasz, trenerze, co to będzie? Niemcy? Co za emocje. Niemcy? Myślę, że Brazylia. Brazylia? Hiszpania? Francja? Argentyna! Argentyna. Yes, czyli stawiamy tutaj na. Opieramy grę na Leo Messi. Franek, zmieniaj strój. My gramy tak, okej. Okay. Gra jest u nas, nasze warunki. Jesteśmy gotowi do gry, nie dokonujemy żadnych zmian. Pogbunią. Uderzę. Czekuj się, Franek, bo właśnie tak będziesz zbierał. 1-0. Dobry bramkarz. Gramy. No jeszcze nie możemy grać. Okej. O, coś nas przełączyło. A nie, tu się odbijamy w telewizorze po prostu. Myślałem, że przełączyło nas na tylny ekran. Ale przynajmniej jest dowód, że jesteśmy to my. O. Trenerze, wyłączymy trenerów. Jest dwóch trenerów, także kolejny trener nie jest potrzebny. Muszę wyłączyć.
Chyba sterowanie jest źle ustawione. Proszę. Tak, także. Uderzenie poszło zamiast. Nie to. Podstawowe sterowanie, nie to. Nie to. Dostosuj to sterowanie wyżej. Od razu powiem, że nie jesteśmy jakimiś ekspertami FIFA. Trener Marcin ma tylko rozegrane około 5000 spotkań online. Strzelacie. Ja wszystko. Okej. Ja strzelam kwadratem. Dobrze, wybacz. Okej, sorry Franek, że musiałeś na nas poczekać. Mieliśmy drobne problemy techniczne. Trzecia minuta, pierwsza akcja przeprowadzona przez nasz zespół. Teraz zobaczymy. Co da Franek? Zakotłowało się pod bramką Franka. Mama Franka komentuje, że jesteśmy nieprzygotowani. To jest po prostu element rozbicia przeciwnika. Wszystko było przemyślane. Broni Armani. Armani? To? Armani. Armani jeans. W przypadku remisu odpalamy dogryweczkę, po dogrywce karne. Jeżeli oczywiście uda nam się wytrwać do końca tego meczu w remisie. Zakotłowało się ponownie pod bramką Franka, ale świetnie broni Armani. Pokazy mody zostały odwołane, więc zdecydował się pograć trochę na bramce w reprezentacji Argentyny. Witamy serdecznie kolejnych oglądających. Coś się dzieje, zaczarowana ta bramka. No bramkarz ewidentnie jest w treningu. Pomimo epidemii. Chyba razem z nami był wczoraj na online. Dokładnie. Przygotowany. Ojej. No ale dziura. Trenerze, czy to było zgodnie z twoją taktyką ustawioną przed tym spotkaniem, żeby tam była taka dziura? Chyba spalił. Nie. Dobre, dalekie wybicie. Pachnie remisem. Żadnym remisem. Pachnie obiadkiem. Jest! Mbappé! Proszę Państwa. Zróbcie jakąś dziesiątkę. To się musiało w końcu wydarzyć. Jest z nami trener Sebastian. Trenerze, patrz. Trenerze, szykuj formę. Hej, jest słaby bramkarz. Jak słaby bramkarz? Tyle sytuacji. Aguero stara się stworzyć akcję w pojedynkę. Przebił się przez naszą obronę i jest wyrównanie. 1-1. Świetna akcja indywidualna w wykonaniu Aguero. Wiedziałam, że będzie gol, bo jest Aguero dobry. Spalony chyba. Nie, nie było spalonego. Prawidłowo strzelona bramka. Okej, mamy 1-1. Długo się nie pocieszyliśmy tym prowadzeniem. Wiedziałem, że jak
Aguero jest dobry. Musicie grać następnym razem w City. Bo City, bo tam też jest Aguero, a ma kontuzję chyba. Nie wiem, co znaczy, jak mi się odwdzięczysz za te asysty. Francja jest lepsza. Proszę bardzo, to jest skład zbudowany na N'Golo Kanté. Widzisz, to jest niskie dośrodkowanie właśnie. Niestandardowa radość w wykonaniu Pogby. Ma taką cieszynkę? Taką ma cieszynkę, tak. Ma, wpada na dupę chyba. Albo na plecy i na dupę. Słuchajcie, transmisję może oglądać do 5 osób. Znowu chyba tak będzie robił. Zgodnie z zakazem zgromadzeń mamy 5. Także łapiemy. Okej. Okay. Chyba spali. Franek, nie poddawaj się, my mamy nieszczelną obronę. Jak nam właśnie pokazałeś już. Także tutaj spokojnie można strzelić jeszcze nie jedną bramkę. Nie poddawaj się, może strzelisz 10 goli. Może strzelisz 10. Graliśmy z trenerem mecz rozgrzewkowy. W drugiej połowie gra totalnie nam się posypała. Także jest nadzieja. Nie będę ukrywał, że trener Marcin miał sytuację na 2-0. Gdyby tą sytuację wykorzystał... Pochwal się, trenerze, że czerwoną kartkę wyłapałeś. A czerwona to kartka zła. Bo wtedy będzie mega, 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 mega kontuzja. Ale nie było kontuzji. Piękna, indywidualna akcja. Wyćwiczone na naszych live'ach. Aż się tym pochwalę, zobaczmy to jeszcze raz. Muszę docenić klasę mojego współgracza. Nie poddawaj się, może strzelisz się. Tak jest, nie podawaj się, Franek. Albo strzelisz może 100 bramek. Przypomnę, że każdy, który ogląda teraz tą transmisję, teraz na żywo czy z odtworzenia będzie oglądał, może z nami również zagrać mecz. Wystarczy rzucić nam wyzwanie w poście, który pojawił się wczoraj wieczorem o godzinie 20. Wystarczy tam napisać, kto chce z nami zagrać. Po kolei wszyscy zawodnicy, którzy wpiszą swoje zainteresowanie, którzy rzucą nam wyzwanie, będą mieli możliwość gry z nami po kolei. Będziemy wyznaczali terminy. Myślę, że po 2 mecze podczas jednego wejścia live będziemy starali się rozegrać. Na chwilę obecną zgłosiło się tam około 8 osób bodajże. Brawo, Franek. Super. Kolejna bramka dla Franka. Mamy 4-2. Wynik jest jak najbardziej jeszcze sprawą otwartą. Otwarty mecz, ofensywna gra. No pięknie, nie poddawaj się. Duble tak było. Może... Zgodnie z tym, co mówiła mama Franka. Widzę, że Franek, Krzysiu ogląda. Franek od rana. Krzysiu, obserwuj Kantę, bo tak chcę, żebyś grał na boisku. Franek od rana trenuje. Włączył stoper od jajek. Stoper od jajek co 5 minut dzwonił. Odliczał. Czas do godziny 12. Teraz już się nie poddawa Franek. Coś mnie w tej naszej taktyce matki ta dziura w ogóle. 15 minut przed meczem miałem odprawę taktyczną. Trener opowiadał, jaka to jest świetna taktyka dostosowana do naszego stylu gry. Z cofniętym napastnikiem, z lotnymi skrzydłami schodzącymi do środka. No, tak. Odprawa taktyczna była konkretna. Wszystko już sprzedałeś. Ojej. U mnie. Świetne, Pogbunia. I salto u mnie takie. Zawodnik naszego ukochanego Manchesteru United. Tak.
cieszynka. No. Ja musisz tak spytać trenera Marcina, jak się robi taką cieszynkę, bo ja nie potrafię. Trzeba chyba fikołka i stać. Oj, spalenizna. 8 osób, za dużo. Kogoś. Trzeba okroić widownię do 5. Chociaż teraz jest... Kogo 8 osób? 2 osoby. Tak, także teraz nie mamy meczów. Jak ktoś ma wykupiony Kanał Plus, można zrezygnować, przenieść się na... Świat wirtualny. Ja 8 osób. Facebooka, MFS-u. O kogo 8 osób? Ty 8 i... osób ogląda naszą transmisję w internecie. Proszę bardzo, i tu jest środkowy pomocnik. Tak, no ja umiem dobrze grać w FIFA, mogę się kiwać. Tak, ty też się uczysz już gry. Mhm, już od dawna się uczyłam Minecrafta. Minecrafta? Mhm. Jak byłem malutki, to się uczyłem, prawda? Ale miałem życie, prawda, tatuś? Prawda. Ale już się nauczyłem. Nie, spadnij. Dawaj. Aj, spadnij. Nie. Okej. Okay. Odstraszasz trenerze ludzi. Spadłem, jakbyś... Nie, oczywiście, żartujemy. Online możemy mieć dużą publikę, dużo osób może nas oglądać. Nie spodziewałem się, że to przejdzie. Jak za nowym boisku wypiegają? Dobrze prowadzi piłkę. Ma możliwość. Benjamin Pavard w odbiorze. Pogba, Kante. Kante niecelnie, aż nie zdarza się w rzeczywistości tak złe wykonanie podania od Kante. Ja uwielbiam grać tym zawodnikiem. Musimy przyznać, że Franek naprawdę reprezentuje wysoki poziom. My w jego wieku graliśmy w Pegasusa. Zupełnie inne gry. Było Mario. Kontra. A widzę, że nasi zawodnicy już reprezentują tak wysoki poziom na tym etapie, w tym wieku. Ja tak temu tak nie grałem. Nie zapomnę, jak pewnego razu byliśmy na obozie piłkarskim. Zresztą historia dotyczy zawodnika, z którego tatą będziemy za chwilę grali. Zabraliśmy konsolę, konsola była w pokoju trenerów. W pokoju trenerów była konsola i jakoś w wolnym czasie zaprosiliśmy, ja byłem w pokoju z trenerem Piotrem, którego pozdrawiam, w wolnym czasie zaprosiliśmy Kubę do siebie do pokoju, aby rozegrać z nim mecz. Mecz zakończył się wynikiem bodajże 1-0 dla Kuby. Trener Piotr był tak struty tym wynikiem. Przez cały dzień nie mógł się pogodzić z porażką. A kiedy była już godzina snu, było około godziny 23:00, Kuba zdążył już zasnąć, trener Piotr. U nas też już było ciemno, światło zgaszone, idziemy spać. Trener Piotr nagle zerwał się z łóżka. Wyszedł z pokoju, poszedł do pokoju Kuby. Zbudził Kubę, wyrwał go z łóżka. Włączył telewizor, konsolę i tam mówi: Kuba, gramy, rewanż. Kuba na śpiocha rzeczywiście przegrał ten mecz, ale dopiero w dogrywce. Ale to tylko pokazuje, jak zdeterminowany był trener Piotr, aby odegrać się na Kubie. Marfewka. Lubię z marfewki. Okej. Okay. Ole, przeszło. Dybala. Podłączył się obrońca.
No, musi się udać teraz. Ojej. Ojej, 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 ojej. Trenerze, trenerze. Bez komentarza. Mam nadzieję, że wszyscy nasi obrońcy to widzieli. Jak wykonać prawidłowo ślizg? Trenerze, przeniesienie, przeniesienie w drugą stronę. Proszę, przenieś, przeniesienie. Oj, oj, oj. Dobra, słuchajcie, pierwszy mecz historyczny e-sportowy My eFootball zakończył się wynikiem 5-2 dla trenerów MFS. Dziękujemy serdecznie Frankowi za grę. Chcielibyśmy zagrać rewanż, ale już tutaj grzeje pada tata Kuby Kozłowskiego z rocznika MFS 2000 Gdańsk 2010. Także zapraszamy pana Jędrzeja. Mamy nadzieję, że już jest gotowy, by podjąć wyzwanie. Od razu uprzedzę, że my nie jesteśmy jakimiś tytanami FIFA, ale gra sprawia nam ogromną przyjemność. Okej, okay, zaproszenie wysyłamy do pana Jędrzeja. Czoker. Pan Jędrzej dzisiaj nie mógł spać w nocy, strasznie się emocjonował nadchodzącym meczem. Okej, okay, my wybieramy naszą reprezentację. Ja wiem wszystko. Jak wiesz wszystko, to powiedz, jaki będzie wynik tego meczu. Czekamy, panie Andrzeju. Jaki będzie wynik tego meczu? Kto wygra? Trenerzy MFS czy tata Kuby? Francja. Francja, czyli trenerzy MFS. Super. Panie Andrzeju, zapraszamy serdecznie. Wysłane zaproszenie na pana konto. Czekamy, czekamy. To chyba śpi. Chyba śpi, może i śpi. Odsypia tą nieprzespaną nockę. Chyba chce grać United. Mogę się patriotycznie polską. Okej, okay, spróbujemy ponowić zaproszenie, bo chyba... O nie, jest, dobra, w ostatniej chwili udało się połączyć. O? Zobaczymy, Polska, a już myślałem, że Lechia. Może Portugalią zagra, bo tam jest Ronaldo. Możecie zagrać na Portugalię, bo tam jest Ronaldo. O, ja coś czuję, że to będzie... Juventus? Juventus. Piemonte Calcio. O, okay. Lubię Ronaldo! Czy pan Jędrzej chce coś zmieniać? Panie lubię Jędrzeju? Ronaldo. A ja na wszelki wypadek się ubezpieczę. Jest tak okay. Jest, przezorny, zawsze ubezpieczony. Ja lubię dobra. Juventus. Wszystko powinno być dobrze. Lubię Ronaldo. Okej, okay, my jesteśmy gotowi. Chyba chcę 9 grać. Osób! Zebrała nam się publika. Marek Luba ogląda transmisję. Marku, słuchaj, od ciebie jeszcze nie widziałem wyzwania. Czekamy. A chętnie... aż staniesz razem z kosą. Chętnie zagramy. Przeciwko nam. A chyba przegracie z Juventusem. Okej. Okay. Chyba przegracie z Juventusem, bo on jest bardzo dobry. Jędrzej? Czy Juventus? Juventus jest dobry. Okej, okay, słuchajcie. Tam jest stęsny Ronaldo. Drugi zarazem ostatni mecz dzisiejszy. Czeka nas konkretne wyzwanie. Ja postaram się teraz troszkę mniej gadać, bo jak gadam, to gorzej gram. Trenerze, bez strat teraz, bez strat. Poukładana piłeczka. Tak jak planowaliśmy. Ronaldo tam wchodzi.
Od razu powiem, że niebieski znacznik... Od razu powiem, że niebieski znacznik to trener Marcin. Chciał się kiwać jak prawdziwy Ronaldo. Juventusem lekko. Myślałem, że to będzie Portugalia, bo tam też jest Ronaldo. Chyba jest lepszy. Lepszy Juventus niż no. Chyba Juventus jest lepszy od Francji. Bo tam nawet jest Ronaldo i Dybala. Może piłkarzów tego zarazić i Dybala. Czym zarazić? No Dybala może zarazić, bo ma koronawirusa. Nie no, miejmy nadzieję, nie, że nie teraz. O kurczę, teraz. Juventus! Juventus! Treningi się nie odbywają. Juventus! Yeah! Dziękujemy synku za twoje wsparcie. Juventus! Możesz opuścić ten pokój. Juventus! Juventus! Dawaj dalej. Daleko, bo tutaj niebezpieczeństwo czyha. Juventus! Rondo! Jest! Juventus! Oj, no w ślizgu trener Marcin, boiskowy charakter. No i idzie kontra. Juventus. Niedokładne. Alek, za dużo osób jest w pokoju, proszę wyjść. Dwie osoby mogą być maksymalnie. Juventus. Zależy nie na nas. I podaj Ronaldo. Nie. Lubię Ronaldo, tylko Juventus lubię. I Portugalię. Tylko w trakcie pierwszego meczu ten Janek sprzedał całą naszą taktykę. Będzie nie, tam... no przecież to były fejki wszystko. Zupełnie inaczej gramy. Oj, no spalony, no przecież to było ewidentnie. Ewidentnie. Dobra, poproszę. Mamy tą przewagę, że możemy komentować, możemy denerwować naszych współgrających. Aha, to ja, okej. Okay. Już gramy na czas. Widzimy, że gra się nie klei. Ty się myli zawsze kolorami, tatuś. Dobrze, że bramek nie mylę. Okej. Okay. Bo Franek jest bardzo dobry. Teraz gramy z tatą Kuby, wiesz? Kurczę, za. O, stęsny też. Stęsny i Dybala. I Ronaldo. Brawo. Rafael Varane. Co to jest za obrońca? No, jeszcze widać, że okres przygotowawczy nie jest do końca przepracowany przez nasz zespół. Zawodnicy nie do końca zawsze się rozumieją. Nie wiem, czy strzał oddaliśmy. Okej, spokojnie, spokojnie. Ajajajajaj, było blisko. Chciałem, trenerze, ale no niecelnie podałeś. Za daleko miałem do tej piłki. U Cristiano Ronaldo widać ewidentny brak piłki. Widzę, cieszy się bawić grą. Stara się bawić grą. Uwaga, czekaj. Dobra, ja nie gadam. Mamy sytuację. Zalążek sytuacji. Trenerze, gdzie jest ten schodzący napastnik? Bo ja... Bo ma piłkę. Właśnie zszedł do piłki. Griezmann. A wiem, jak się nazywają wszystkie zawodniki. Dobrze, udało się przyjąć to podanie. Aleksandro. Jakie Aleksandro? Tak jak ty, Aleks. My to jesteśmy bracia. Ale niecenne, znowu niecenne. Ups. A ja też chcę się nazywać Ronaldo. Chcesz się nazywać Ronaldo? Troszkę za późno na to. Dlaczego? Bo ja się nazywam Ronaldo. Aj!
pomysł dobry, ale na... Stefan jest bardzo dobry. Trener Marcin Domurat ogląda transmisję. Trenerze, chętnie zagramy. Czekamy na wyzwanie. Oj! Jestem. No, idzie akcja. Rozrzut na skrzydło. Chyba obrony sensu, bo jest bardzo dobry. Nie ma. Ojeju, tam podanie do środka, Griezmann czekał na piłkę, już za długo, za bardzo gramotnie, trenerze, ten obrót, to wszystko, to było za wolno. O, teraz robię i dziura, dziura. Mamy Lorisa. Roman Grzyszkiewicz, Romek, czekamy na wyzwanie od ciebie. Ronaldo, żółta kartka, teraz postaramy się go trochę... podkręcić. Może będzie czerwona. Kingsley Coman wychodzi z akcją. Jak wybiedzę, jest Stefan jest teraz zagra Juventusem, to więcej nie będzie. A dotknął ręką Ronaldo? Nie wiem właśnie za co, otrzymał kartkę. Oj, to się musiało tak skończyć. Ewidentna przewaga Juventusu, udokumentowana bramką. Juventus wygra! Tuż przed końcem, ale nie poddajemy się. Najgorsze, co możemy zrobić, to się poddać w tym trudnym czasie. Juventus będzie wygrywał. Aleksander, idź zobacz, czy tam w pokoju ciebie nie ma. Nie mam swój namiot, więc nie muszę. Niedobrze. No niedobrze, niedobrze. 7, 6, 4, 3, 2, 1, start. Ale to nie jest nic straconego jeszcze. Ta fałszywa dziewiątka, trenerze. Ja bym wolał jednak taką dziewiąteczkę z przodu. Bo ten Griezmann... Z przodu skrzydłowy, jest ten Mbappé. Umówmy się, że na następnego live'a ja ustawiam taktykę. Okej. Okay. Bo ten Griezmann niby fajnie schodzi, ale nie ma komu strzelać. No jak nie, na skrzydła trzeba wtedy grać. A szkoda, nie udało się Nie ma gry. Ojej, nie faulujemy, spalony. Nie ma, dobra, tam. Konterka. Zobacz, gdzie jest Griezmann, trenerze, zobacz. Ile on potrzebuje zrobić kroczków. Uj. Ale się dałeś. Bez komentarza. John wylądował. John się przyjął. Jej, czy jesteśmy w stanie to odrobić? Juventus wygra. Nie tam. Juventus wygra, bo jest dobry, a Francja jest słaba. Ojej. I będzie gol. Myślałem, że wybierze cierno Juventus. No teraz, trenerze. Nie skomentuję. Po co strzelaj? A jakbym nie strzelił? Wiesz co było? Mogłeś podać! Ale on nie był ustawiony do podania, był kryty. Ojej. Dobrze, nie możemy pokazać, że w nasze szeregi... Nerwowość. Nie, spokojnie, jeszcze mamy dużo czasu, jeszcze nic nie jest stracone. No kurczę, no nie skomentuję tej fałszywej dziewiątki, naprawdę. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Kompletnie nie ma komu podać z przodu. Ale nie zagrywasz na skrzydła, nie szukasz skrzydeł.
Dlatego. Griezmann. Nie, cały czas gramy skrzydłami, ale nie ma komu zgrać do środka. Zobacz, gdzie jest Griezmann, patrz. Środkowe po ten. No ale zaczynamy. Zobaczymy, że Liverpool tak gra i... No ale my nie jesteśmy Liverpool. Możecie grać Juventusem. I jakby było Juventus, Juventus, to by był remis. O niestety. Boli, boli. Musimy uznać klasę przeciwnika. Taki nam się trafił na drugi mecz. O, Ronaldo wygrał. Słuchajcie, no tak naprawdę całe życie człowiek nie przegrywa, tylko się uczy. O, Ronaldo wygra chyba. Trzeba to potraktować jako surową lekcję. Ronaldo wygra. Na przyszłość. Jak i tę marszeweczkę. Wzór dla kolejnych naszych przeciwników, jak należy z nami grać, żeby wygrać. Mam. Nie, co gryziona. No ja wziąłem gryzony, przestań. Nie. Ajajaj. Wiesz, gdzieś wchodzi na stresie kilka. Nic, bardzo marudzisz. No może teraz. Cisza, najlepszy komentarz do tego strzału. O nie, spal. Jest, dobra. Na pokrzepienie. Serc. Nie no, 14 minut. Może jak Liverpool, trenerze. Jak już nawiązujemy do Liverpoolu, to nawiązujmy do końca. Pamiętny mecz w Stambule. Czy jesteśmy w stanie powalczyć? Czy stracimy bramkę na 4-1 i definitywnie zamkniemy tą rywalizację? Ojej! Okej, okay. Wyprowadzamy akcję. Jesteśmy w grze. Patrz, idź, spokojnie. Ole, brutalnie de Ligt. Jednak zgodnie z przepisami gry. Tak uznał sędzia. Okej, okay, trenerze, 7 minut, dwie bramki. Nie ma rzeczy niemożliwych. O, 7 minut to mało. 7 to mało. Mhm, wtedy trzeba grać chyba. Piętką, trenerze. Przy takim wyniku pięteczko. Dybala. Oj. Gdyby nie bramkarz, byłoby wyżej. Okej, słuchajcie, kończymy ten mecz, kończymy dzisiejszy live. Wynik 1-3 od strony pana Jędrzeja, 3-1. Gratulujemy zwycięstwa.
Już w drugim meczu musieliśmy uznać wyższość naszego rywala. Gratulujemy serdecznie. Nasz bilans 1-1, także nie jest najgorzej. Oczywiście relacja z tego, relacja pojawi się na naszym kanale na Facebooku, także na YouTubie. Będzie można ją z odtworzenia obejrzeć, ten mecz. My zapraszamy kolejnych graczy. Przypominam, wczorajszy post, godzina 20. Tam można wrzucić nam wyzwanie, zagrać z nami mecz na żywo. Szczegóły wiadomości prywatnej, jak już zamieścicie komentarz. Dziękujemy serdecznie za oglądanie naszej relacji, naszego kanału. Życzymy wszystkim serdecznie miłego weekendu. Dzisiaj jest pozostała część soboty, jutro niedziela. I widzimy się na live'ie treningowym w poniedziałek o godzinie 17. Pozdrawiamy serdecznie.